Siema, to MLG Karolol i ostatnio na moim kanale mogliście zobaczyć film Jak zdobyć legendarny miecz. Dzisiaj pora przyjrzeć się temu, jak ten miecz legendarny zamienić w egzotyczny. Pierwszą rzeczą, o której musimy pamiętać, żeby w ogóle odblokować miecz egzotyczny, jest potrzeba wbicia lighta, tego legendarnego, na co najmniej 280. Wtedy odblokuje nam się quest A Sword Reforged, który dostaniemy od Lorda Shaxa. I teraz tak. Potrzebujemy zabić 25 ludzi na PvP, co nie powinno być jakoś trudne. Jeśli skampimy się na Heavy, możemy mieć właśnie również i miecz z Heavy, ale możemy bić też ludzi rękojeścią miecza. Ja poszedłem na Rumble, najłatwiej było tam trafić ludzi, którzy cały czas się na mnie pchają, po prostu mnie szukają, żeby wygrać mecz i jakoś to poszło. Potrzebowałem chyba z 3-4 meczy. Bo jeśli pamiętajcie, jeśli ktoś ma shotguna, to i tak was zabije jednym strzałem. Wy będziecie potrzebować aż dwóch uderzeń, kiedy ktoś może po prostu w was, nawet nie wiem, trafić jeden strzał w głowę i od razu z ręki. Więc to nie jest nic prostego, no ale myślę, że jakoś sobie z tym dacie radę. Oprócz 25 ludzi na PvP musimy zabić także 50 majorów. I tutaj może to być wykonane na patrolu, może to być wykonane na strajkach. Polecam wam po prostu w jakiś sposób sobie to przyjemny wykonać, żebyście nie czuli, że musicie to grindować. Po prostu grajcie tym mieczem jak najczęściej i myślę, że prędzej czy później tych 50 majorów wam się zaliczy. Druga część questa to zabójstwo Etara Sword of Oryx w Asylum. Do tego potrzebujecie jakichś kolegów, jakichś znajomych. Otóż, żeby się dostać właśnie do Asylum, do tego przeciwnika, musicie na Dreadnoughtcie zabić w jednym z miejsc trzech knightów, trzech rycerzy, chyba wardenów, już zapomniałem, jak oni dokładnie się nazywają, ale muszą oni paść w tym samym momencie, mniej więcej w tym samym momencie, i to otwiera nam drzwi dalsze przejście, które możecie kojarzyć z Dark Blade'a, z tego strajka Sunless Cell. Po prostu to wy musicie zabić tego knighta, który się pojawi, właśnie swoim mieczem. Inne bronie nie będą zdejmować mu tarczy, więc myślę, że spokojnie poznacie tego wroga i będziecie wiedzieć, którego musicie zamordować. I teraz przyszła pora na bardzo nieprzyjemną rzecz związaną z tym egzotycznym mieczem. Otóż kiedy zabijemy tego knighta, musimy zebrać elementy, które są związane z materiałami planetarnymi oraz bezpośrednio z naszym mieczem. Ja jako miecz wojdowy musiałem zebrać relik Irony na Marsie. Inne miecze mogą zbierać na przykład helium filamenty czy spin metal na ziemi. Polecam przygotowanie się najlepiej z duchem. Jeśli będziecie mieć ducha, który potrzebuje zbierać wymagany do questa element, który będzie wam pokazywać ten element, to myślę, że będzie wam o wiele prościej. Jednak niestety szansa na to, żeby legendarny element do miecza wam wypadł z tych zwykłych materiałów, jest bardzo, bardzo niska. Jest to chyba około mniej niż 10%. Ja spędziłem chyba 1,5 godziny na Marsie, jeżdżąc ciągle ze strefy do strefy. Jeśli ktoś potrzebuje do miecza wojdowego, to pamiętajcie, że najłatwiej to wykonać jeżdżąc pomiędzy pierwszą strefą na patrolu i tą strefą, która jest z lewej strony, przez którą musicie taką dziurę przejechać, żeby dostać się do jednego z kolejnych miejsc. I tam praktycznie za każdym razem miałem po 5 relik Ironów i tu. I po prostu podnosząc takie elementy na planecie, macie szansę na to, że razem z tym podnieście również i legendarny element. Właśnie potrzebny do tego miecza egzotycznego. No i niestety, to jest grind. Trzeba się przygotować i trzeba po prostu siedzieć i szukać, bo szansa, tak jak mówię, jest niestety mała. Kiedy wam się uda już zebrać te legendarne materiały, to jeszcze pamiętajcie, że musicie zabijać umiejętnościami związanymi z elementem waszego miecza. I teraz tak, jeśli ktoś jest tytanem, a chce mieć Void miecz, to mu trochę współczuję, bo właśnie, na przykład pod miecz na Void musimy zabijać Superem, Warlocka i Huntera, granatami, atakami mele i tym podobne. Solar, no to wiadomo, Golden Guny i tak dalej. Dużo punktów wpada na PvP, chociaż dużo punktów wpada również za ultrasów. Do tego polecam na przykład misję, do tego na przykład polecam ostatnią misję, po prostu tą z podstawowej kampanii, gdzie mamy trzech ultrasów jeden po drugim, po prostu kiedy Blackheart przywołuje na nas kolejne właśnie potwory.
więc po prostu możecie również się z tym spróbować i zabijać głównie ultrasów ze swoich skilli, ze swoich superów, ze swoich granatów. To powinno wam się wtedy trochę szybciej zaliczyć. Majory, zwykłe potwory nie robią praktycznie żadnej różnicy, ale zabójstwa ultrasów dają trochę więcej tych punktów, więc polecam. Polecam ich farmę i lekki grind. Później musimy po prostu cierpliwie poczekać. Otóż kolejna część questa to czekanie na Arms Day, jak nasze legendarne materiały zostaną połączone, jak będą gotowe. Więc po prostu, jeśli zrobiliście to w poniedziałek czy wtorek, to w następną środę po prostu będziecie mieli już gotowe kolejną część misji. Jeśli czwartek, piątek, no to po prostu musicie poczekać. No i już praktycznie ostatnia rzecz, jaką musimy wykonać, to zabicie na Sunless Cell, czyli znowu wracamy do Dark Blade'a, teraz na 42 levelu ten strike i Light 300, czyli trzeba się naprawdę trochę przygotować. Otóż w trakcie ostatniej walki, cały strike przebiega praktycznie dokładnie tak samo, chociaż potwory, przez to, że jest to strike w wersji Epic, potwory mają o wiele więcej tarczy, więc polecam wam zabranie na przykład broni Void, Arc i Solar. Coś się przyda naprawdę. Karabin snajperski Void robi bardzo dużą robotę. Oraz polecam, żebyście zebrali się ze znajomymi, którzy co najmniej jeden ma Night Stalkera, bo pewne elementy tego strajka o wiele łatwiej jest przelecieć po prostu na niewidzce. I w trakcie ostatniej walki będą się pojawiać trzy Nighty. Każdy będzie miał swoją oddzielną tarczę. Będzie to Void, Arc i Solar. Pierwszy pojawia się Arc, później pojawia się Void i na samym końcu Solar. I w zależności od waszego miecza, wy będziecie mieć napisane w questie, którego z nich musicie zabić. I w przedziale 30 sekund również ma zginąć Darkblade. Więc jeśli wszyscy macie na przykład, wszyscy trzej w strajku macie miecze Void, to innych Knightów możecie sobie zabić praktycznie od razu, jak tylko się pojawią. A tego swojego zostawić na sam koniec. U mnie w Fireteamie po prostu zbiliśmy Darkblade'a do prawie końcówki życia. Ubiliśmy Darkblade'a i szybko Knighta. I odwrotnie, to bywało różnie, ale... Najłatwiej jest ubić Knighta, jeśli macie Nightstalkera, to po prostu strzelacie teterem i szybko myślę, że możecie wykończyć Darkblade'a. No wiadomo, komunikacja jest tutaj kluczem. Jeśli macie miecz Arc, jeśli potrzebujecie zabić właśnie Knighta z tarczą Arc, to ostrożnie, bardzo, bardzo ostrożnie. Najlepiej go w ogóle od samego początku nie ruszajcie, niech was nie kusi, żeby zbijać mu życie chociaż do 10%. Problem z nim jest taki, że w późniejszej fazie walki, kiedy Darkblade ma bardzo mało życia, to zaczynają pojawiać się wybuchowe trale, tak zwane popcorny, jak zwał, tak zwał. I problem w tym, że te trale mają 42 level oraz ich eksplozja jest zaliczana jako eksplozja Arc, więc kiedy czasami ten miecznik, ten Knight właśnie pod Arc was gania, a wy strzelacie w trale, to u nas było tak, że praktycznie raz eksplozje zabrały mu całą tarczę i całe życie, bo widocznie damage tak bardzo się zeskalował na niego. Więc jeśli robicie Arc, to naprawdę bądźcie po prostu bardzo, bardzo ostrożni z zabijaniem trali w pobliżu Knighta. Po zrobieniu tego, wszystko. Już w tym momencie jesteście gotowi, żeby odebrać swój miecz. Każdy z nich ma swój własny atak specjalny ukryty pod R2 i każdy z nich ma kilka opcji kustomizacji tego miecza pod względem perków, co mnie osobiście bardzo cieszy. Miecz Void ma atak a la kręciołek, nie wiem jak to nazwać. Postać robi taki potężny whirlwind w powietrzu, zabijając wszystkie potwory dookoła. Już miałem okazję przetestować na Court of Oryx i ten atak jest bardzo potężny. Miecz arkowy ma atak zasięgowy, jest w stanie rzucić jakby piorunowym shurikenem, więc to również coś bardzo fajnego. Ciekawe, czy na PvP będzie się dało kogoś tym zabić. No i miecz solarny, czyli ognisty, ma uppercuta, którego widzieliśmy w streamie, czyli bardzo silny atak, gdzie postać atakuje mieczem od dołu do samej góry i to również ma bardzo wysokie obrażenia, zdecydowanie najwyższe obrażenia właśnie na pojedynczy cel. Jeśli zdobyliście w ten sposób miecz, bardzo mnie to cieszy. To był MLG Karolol, polecam wam wykonanie każdego z tych wszystkich questów, bo każdy miecz jest fajny i te miecze są warte naprawdę zainteresowane. Są mega silne i są mega zabawne do używania. Dzięki wielkie i do usłyszenia.